Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek raportu ze wschodu. Dziś co prawda mało wschodnio, chociaż tak jak ja Państwa przekonuję, no, te tematy geopolityczne związane również z krajami zachodu łączą się z tym, co dzieje się na wschodzie, a dzieje się w kontekście Francji, bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiać bardzo dużo i mogą te zmiany dotyczyć również polityki międzynarodowej kierowanej bardziej na wschód. Pan dr Piotr Napierała jest moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie Panie Piotrze, dziękuję. Dziękuję za to, że przyjął Pan zaproszenie do rozmowy. Witam, dzień dobry. No to Panie Piotrze, rozpocznijmy od wyników wyborów, które odbyły się, pierwszej tury wyborów, która odbyła się 30 czerwca. Zjednoczenie Narodowe 33,2%, Nowy Front Ludowy 28%, no i ta najważniejsza chyba informacja, czyli obóz prezydenta Emmanuela Macrona zaledwie 20%. Ktoś powiedziałby, że to dużo 20%, no ale myślę, że dla samego prezydenta i jego obozu to jednak wynik słaby. Pana zdaniem, tak na początku, dlaczego doszło do tak dużej zmiany politycznej w przeciągu kilku lat we Francji? No bo wcześniej mówiliśmy o Zjednoczeniu Narodowym jako o partii małej, o której takiej podgryzającej trochę, jak często porównując gdzieś do tych partii Janusza Korwin-Mikkego, które no, są obecne na scenie, są obecne powiedzmy w mediach, ale są planktonem politycznym, mówiąc tak populistycznie, a tutaj okazuje się, że po kilku latach jednak we Francji wygrywa prawica, tak to trzeba nazwać. To znaczy, pan właściwie zadał mi dwa pytania tutaj, więc odpowiem może najpierw na to pierwsze. Partia Macrona nigdy nie miała powyżej 30, może przez moment miała powyżej 30, więc 20 kilka procent to jest typowe poparcie dla En Marche, a teraz Renaissance Macrona, więc nie jest jakiś dramatycznie zły wynik. Natomiast Rassemblement National to nie jest tylko Front Narodowy. Oni dostali kilka procent od Ciottiego, czyli szefa tak zwanych republikanów, czyli dawniejszych golistów, czyli centroprawicy. Jemu się udało oderwać 4% od swojej własnej partii z sobą samym, a pozostałe 10-11 jest nadal do wzięcia w centrum, więc potencjalnie jest to partner dla Macrona. I w tej sytuacji mamy trzy obozy i one wszystkie mają około 30%. Tak ja to widzę. Natomiast jeżeli chodzi o partię, o Front Narodowy, o ten rdzeń tej tak zwanej skrajnej prawicy, to musimy pamiętać, że oni już od jakiegoś czasu mieli dosyć wysokie notowania. W wyborach na przykład prezydenckich Marine Le Pen miała dobry wynik też i nie wydaje mi się, że to można powiedzieć, że to tak nagle wyrosło. Tutaj działa efekt dwóch rzeczy. Po pierwsze, Marine Le Pen odcięła się trochę od Rosji. Ona stwierdziła, że Putin ją oszukał, bo ona do ostatniego momentu mówiła, że Putin nie zaatakuje Ukrainy. I naprawdę w to wierzyła, wszystko na to wskazuje. Uważała, że Putin jest rozsądniejszy po prostu i uważała, że można się z Rosją dogadać. W momencie, kiedy to się stało, to były dwie partie prorosyjskie. Do końca z Rosją, można tak powiedzieć, tak? Natomiast Marine Le Pen absolutnie nie, nawet zaczęła coś w rodzaju polowania na zbyt prorosyjskich członków Frontu Narodowego. Front Narodowy nie jest pod żadnym względem tak radykalną partią też, jak był kiedyś. Obecnie ma głównie ostrze antyimigracyjne. Problemy francuskie z integracją niektórych blokowisk, dzielnic i tak dalej są upraszczane populistycznie i tak dalej nadal, tak jak były wcześniej. Ale właściwie we wszystkich innych tematach typu Unia Europejska, typu NATO, typu wojna rosyjsko-ukraińska i tak dalej, Front Narodowy swoją retorykę znacznie złagodził, odradykalizował. W związku z tym to nie jest ten sam Front Narodowy co kiedyś. Mówię Front Narodowy już z przyzwyczajenia, oczywiście wiadomo, że teraz to jest Rassemblement National, czyli zgromadzenie, ale wydaje mi się, że to jest pochodna tego, przede wszystkim tego, że została złagodzona retoryka po prostu Frontu Narodowego.
No właśnie, bo to jest kwestia też, o której chciałem z panem porozmawiać, bo ja mam takie wrażenie, że jak mówimy o froncie narodowym, będziemy tego używać określenia, bo myślę, że jest bardziej znane w Polsce, no to bardzo często przypisuje się właśnie to określenie skrajna prawica, ale ja jak przyjrzałem sobie program partii, oczywiście ktoś może powiedzieć, że sam program partii nie jest wyznacznikiem, ale jak przyjrzałem sobie to, co przynajmniej mogę oczywiście zrozumieć z francuskich mediów i to, co udało mi się znaleźć w internecie, no to przekładając to na polski grunt, gdyby tak wziąć po prostu partię Zjednoczenie Narodowe czy Front Narodowy, wziąć ją i przenieść na grunt polski, no to powiedzielibyśmy, że to jest raczej centroprawica niż skrajna prawica, bo tak od razu w głowie otwierały się takie klapki, skrajna prawica, no to pewnie to są ONR-owcy, to są ludzie chodzący w mundurach na manifestacjach i trzymających jakieś wielkie flagi, godła palące gdzieś tam z pochodniami, idący ulicą, krzyczący swoje hasła. Tak, no jeżeli chodzi o ten radykalizm Frontu Narodowego czy Zgromadzenia, zresztą ja nie przepadam za tym określeniem, bo to Zgromadzenie Narodowe zbyt bardzo przypomina Zgromadzenie Narodowe jako Assemblée Nationale, tak? Bo mamy rassemblement, to jest to właściwie, te słowa to nie jest to samo, ale po polsku można przetłumaczyć je tak samo i powiększa to chaos. Więc Front Narodowy, czyli po prostu nazwa parlamentu francuskiego, jest Assemblée Nationale z kolei, też zgromadzenie, tylko to jest trochę inny rzeczownik, trochę o coś innego chodzi. W każdym razie ta partia, ona nadal ma kilka takich radykalnych elementów. To znaczy tam nie brakuje osób, które wywodzą się z rodzin kolaborantów z nazistami. Jest troszkę takich osób nadal. Oczywiście tam nikt nie deklaruje już wprost takich poglądów, jak deklarował Jean-Marie Le Pen, który był założycielem Frontu Narodowego. Jean-Marie Le Pen był znany nie tylko z bardzo dziwnych antysemickich wypowiedzi, o których wszyscy mówili, bo antysemityzm i w ogóle w tą czy w tą, antysemityzm i antyantysemityzm są bardzo nośne, moim zdaniem zbyt nośne, za dużo i za łatwo można tym oburzeniem w obie strony załatwić w polityce. Natomiast znacznie bardziej kontrowersyjne poglądy Jean-Marie Le Pena były na przykład takie, że on chciał robić coś w rodzaju ustawicznej kwarantanny dla ludzi chorych na AIDS. Po francusku AIDS to jest SIDA, bo tamto słowo syndrom, ono wędruje na początek, a po angielsku jest na końcu, jest to syndrom. I on nawet sformułował takie słowo SIDA, les SIDAIC, czyli AIDSowcy. I on chciał tych AIDSowców kompletnie odizolować od reszty społeczeństwa francuskiego. No i to wyglądało jak no taki naprawdę taka dyktatura medyczna czy medyczno-podobna. I oczywiście było tam sporo ludzi wywodzących się właśnie z rodzin kolaboranckich z nazistami. I nadal trochę takich ludzi jest, ale już tego typu poglądy, takie dziwne właśnie darwinistyczne, segregacjonistyczne, one są mało używane. Więc najczęściej na co dzień radykalizm Frontu Narodowego objawia się w tym, że na przykład oni mówią, że przyczyną całego zła we Francji jest emigracja i bardzo chętnie mieszają kompletnie dwie rzeczy, to znaczy Francuzów obcego pochodzenia, którzy są zintegrowani z francuskim społeczeństwem lepiej lub gorzej, to wszystko zależy. Często to zależy najczęściej tak jak w Niemczech, z Turkami, to podobnie jest we Francji z Algierczykami. Jak Algierczycy sami pochodzą z dużych miast typu Algier, no to oni dosyć łatwo się integrują. Jeżeli pochodzą z jakichś wiosek, które to wioski żyją jak się żyło w XIX, a nawet XVII wieku, no to źle się integrują najczęściej. Tak często wygląda. Czasami jest też tak, że jak ktoś nie znajdzie pracy, to dla niego jakaś tam bardziej radykalna wersja islamu staje się krzepiąca. Nie jestem już zwykłym bezrobotnym, jestem już wielkim wojownikiem islamu, prawda, i tak dalej. Ale więc bardzo często Front Narodowy lubi mylić problem masowej migracji, czyli ludzi, którzy dopiero teraz przyjeżdżają. Zresztą nie ma masowej migracji do Francji obecnie, ale i tak się używa tego sformułowania. Więc myli się ten problem z problemem asymilacji tych, którzy już są i ich potomstwa i tak dalej. I to w kraju takim jak Polska może się wydawać, że to jest ciągle to samo,
i że no to nie jest jakaś radykalna rzecz, ale we Francji jest bardzo dużo ludzi, którzy no nie wyglądają jak typowy Francuz, ale czują się jak typowy Francuz i to jest niezmiernie oburzające dla tych osób, więc bo oni się czują 100% Francuzami, a tutaj jakiś gostek z Frontu Narodowego, białas im jakiś mówi, że ty nie jesteś Francuzem, bo co, no nie jesteś biały, tak? Coś takiego. Więc ona jest odbierana jako skrajna prawica, ale już nie na tylu frontach, można tak powiedzieć. No to naturalne pytanie, bo też chcemy poznać gdzieś strukturę społeczeństwa francuskiego, trochę zrozumieć społeczeństwo francuskie, bo ja mam cały czas wrażenie, też po rozmowie, po kilku rozmowach z panem, kiedy te francuskie tematy poruszaliśmy, że Polacy jednak Francuzów nie rozumieją, no to do kogo jest kierowany tak naprawdę? Kto jest takim, no ja wiem, że to trochę źle brzmi, ale takim typowym wyborcą Frontu Narodowego, tego nowego, tej nowej wersji frontu, bo jak rozumiem ta wcześniejsza, bardzo radykalna, no to wiemy, zawsze w społeczeństwie są osoby najbardziej zradykalizowane, to jest jakiś tam niewielki procent, no ale teraz 33%, więc zyskano nowych wyborców i kto jest tą, pana zdaniem, nową grupą wyborców, których udało się gdzieś chwycić, gdzie oni raczej głosowali na partie albo bardziej centralne, albo jak rozumiem bardziej liberalne? Wydaje mi się, że tutaj jest raczej wyciągnięcie ręki do może szeroko pojętej klasy robotniczej, która i ludzi, którzy uważali, że Francja nie zyskała wiele na wejściu do Unii Europejskiej. To jest bardzo duży temat sam w sobie jeszcze. Takich ludzi trochę jest. We Francji poparcie dla Unii Europejskiej jest trochę mniejsze niż w Polsce. Przy czym często jest, przy czym jest w ogóle takie zjawisko trochę odwrotnie niż w Anglii, bo w Anglii elity były bardzo prounijne i z trudem zrozumiały, co się stało w Brexicie. Natomiast we Francji często jest tak, że to elity są antyunijne, a lud niekoniecznie. No ale może się okazać, że to oczywiście, no, mimo to trochę też w szerokim elektoracie też trochę takich ludzi jest. Mi się wydaje, że to, czego najbardziej poza kwestią migracyjną, bo łatwo jest wytłumaczyć właśnie niepowodzenia jakiekolwiek ekonomiczne czy jakiekolwiek inne, zresztą sytuacja Francji jest dosyć dobra obecnie. Zła to była, kiedy był 2009 rok i się zmagała Francja, jak wszystkie kraje Europy, z kryzysem bankowym. Natomiast teraz sytuacja jest dosyć dobra. Natomiast jeżeli coś się nie uda, no to można zwalić to na Unię Europejską, bo Francja do niej należy. Można powiedzieć, że Francja nie ma odpowiednio silnego głosu w Unii Europejskiej, co jest kompletną nieprawdą, bo Francja jest najsilniejszym krajem Unii Europejskiej obecnie. Militarnie, politycznie i tak dalej. Gospodarczo większe są Niemcy, ale Niemcy są mało wyrobione w polityce międzynarodowej tak naprawdę ciągle jeszcze. Ciągle jeszcze ten cień RFN-u, NRD, tego podziału za nimi się ciągnie. Niemcy tak nie, do końca nie wiedzą, co oni chcą zrobić. Czasami zastępują politykę zagraniczną po prostu zwykłym robieniem interesów. Ale mi się wydaje, że poza tym, więc dawniej po prostu zwalano dużo rzeczy na Unię Europejską, teraz woli się zwalać na imigrantów czy na Francuzów pochodzenia imigranckiego. I po prostu to ciągnie tą kwestię. Poza tym też to, że Front Narodowy nigdy nie rządził, więc zawsze był blokowany, bo miał znacznie bardziej radykalne opinie i wszyscy się jak jeden mąż zbierali. Zresztą może tak być znowu, bo może tak być, że ten blok liberalny i blok lewicowy, one wspólnie zablokują Front Narodowy. To nadal może tak być, znowu może tak być. Ale ten nowy Front Narodowy, o którym zawsze mówi Marine Le Pen, że to on jest taki właśnie, to jest nowa partia i tutaj się staramy i tak dalej, no to oni są dziewicą polityczną, tak? Więc nie wiadomo, jak oni by rządzili. Może by rządzili dobrze, ludzie są też po prostu ciekawi, więc to też może tutaj odgrywać rolę. Mi się wydaje, że Polacy najbardziej nie rozumieją, co to właściwie znaczy mieszkać w kraju, w którym co piąty obywatel ma pochodzenie obce. I nie, to nie znaczy, że co piąty Francuz jest muzułmaninem. To oznacza, bo muzułmanów jest jakieś 7-8%, natomiast to oznacza, że na przykład jest bardzo dużo Francuzów, którzy byli jeszcze do niedawna Gruzinami, Polakami, Ukraińcami, Serbami, Chorwatami, to jest Hiszpanami, Włochami i tak dalej. Takich ludzi jest multum i tego typu tematy pochodzeniowo-identyfikacyjne, one od razu są bardzo ostre i
to nie znaczy, że tam lewica oszalała czy coś takiego, jak się w Polsce często zakłada, tylko to są konkretne problemy bardzo konkretnych, bardzo licznych ludzi, którzy bardzo często są dużo bardziej francuscy niż Francuzi pochodzenia takiego no, rdzennego. Natomiast to jest pierwsza rzecz niezrozumiana w Polsce. Druga rzecz nierozumiana w Polsce to wynika z tego, że Polska żyła w tym takim kordonie komunistycznym, który nikogo nie wpuszczał, bo bał się poza Grekami z Elas, komunistycznymi bojownikami, ich rodziny zostały wpuszczone do Polski w latach 50., bo walczyły z Brytyjczykami, prawda? To był wyjątek, jak Brytyjczycy próbowali powstrzymać rozlew komunizmu w Grecji. Natomiast za zgodą zresztą Stalina, bo Stalin kazał komunistom włoskim i greckim wtedy złożyć broń, a greccy nie posłuchali i Brytyjczycy musieli rugować siłą. No i mamy trochę Greków na przykład w Polsce z tego pochodzenia, ale generalnie no, Polska po prostu nie jest krajem dużej migracji, więc ciężko to zrozumieć. Ale jeszcze druga rzecz, której Polacy nie rozumieją, jeżeli już tak zahaczamy o takie tematy, no to jest przede wszystkim system prezydencki, bo on jest kompletnie inny niż w Polsce. Dla Macrona taka sytuacja, kiedy on jest prezydentem do 2027 roku, a tak to wygląda, taka sytuacja, żeby Front Narodowy albo skrajna lewica, bo oni też być może, czyli Front Ludowy, Front Populaire, gdyby oni przejęli władzę, a Macron nad nimi czuwa i ewentualnie ich trochę koryguje, kryguje albo przeszkadza im, to oni stracą to dziewictwo polityczne. Przestaną być wielką, wspaniałą, cukierkową niewiadomą, która jest konfrontowana z realną polityką Macrona, która się mogła podobać, mogła nie podobać. Więc to wcale nie jest zły pomysł, zwłaszcza, że we Francji władza prezydencka jest bardzo silna. Ona, francuski system bardziej przypomina system takich państw jak Brazylia, albo Urugwaj, albo Kolumbia, gdzie jest właśnie silny ustrój prezydencki. Pozycja prezydenta jest wyjątkowo silna. Taki bardziej latynoamerykański styl, czy też podobny trochę do amerykańskiego i w związku też z USA. I w związku z tym prezydent naprawdę de facto nie wypuszcza władzy z ręki, mimo że z polskiej perspektywy to możemy sobie od razu porównać, tak? Duda jedzie do Chin, no to co? Tak? To nikogo nie obchodzi, bo my mamy system kanclerski, zwany też brytyjskim albo premierowskim, albo parlamentarno-gabinetowym, w każdym razie nie prezydencki, to jest ten system brytyjski i to trudno sobie nam nawet wyobrazić, że Macron może dozwolić na sytuację, w której ktoś inny formuje rząd, ale nadal Macron nad tym wszystkim się opiekuje, to chyba lepiej, że on będzie prezydentem, niż jakby się później miało rzeczywiście konstytuować jakieś życie polityczne niemakronowe, gdzie ewentualnie oni by wykreowali sobie już własnego prezydenta i własnego premiera mieli. I tu mówię zarówno o froncie narodowym, jak i froncie ludowym, lewicy. No właśnie, bo ja bym chciał się jeszcze cofnąć trochę o kilkanaście dni, kilkadziesiąt dni w zasadzie, no bo mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego i jak ogłoszono wyniki, nawet jeszcze wtedy exit poll, nie te oficjalne, no to Macron powiedział, że zrywa parlament i ogłasza nowe wybory. Co się działo w głowie wówczas Emmanuela Macrona? Jaki on plan miał? Co mógł przewidywać? No bo domyślam się, że to nie jest tak, że nagle wstał z fotela i podjął decyzję, tylko jednak no, miał jakichś doradców, którzy mu powiedzieli, panie prezydencie, proponujemy zerwać w tym momencie parlament i zorganizować ekspresowe wybory. To była zagrywka taka, która miała chociażby właśnie powstrzymać budowę jakiegoś dużego frontu, który mógłby zagrozić jego prezydenturze? No, co jest w głowie Emmanuela Macrona, to wie tylko on. Natomiast ja jestem w stanie całkowicie uwierzyć, że on sobie sam wszystko wymyślił, dlatego że on ma bardzo... To jest generalnie moim zdaniem, mimo że w Polsce się go nie lubi i uważa się na zasadzie że generalnie, że Francja uderza trochę powyżej swoich możliwości i trochę się wywyższa ponad inne narody, to jednak trzeba przyznać, że to jest nie tylko najsilniejszy polityk w Europie, bo tak jest po prostu. Bez jego zgody się właściwie w Europie nic nie dzieje tak naprawdę. Każdego prezydenta Francji. To co dopiero właśnie kogoś takiego jak Macron, który jest, i to o tym się zapomina, to jest człowiek, który pracował dla Paula Rickera, dla filozofa,
czyli ma filozoficzny background, to jest człowiek, który ma artystyczny background, to jest też człowiek, który organizował przedstawienia teatralne i to na wysokim poziomie, to jest człowiek, który był bankowcem całe życie, także to jest człowiek, który zna bardzo wielu ludzi z bardzo wielu dziedzin. Ja akurat myślę, że on to zupełnie spokojnie mógł sam podjąć taką decyzję i jeszcze jest ona raczej przemyślana w jego samej głowie. Natomiast jego partia, jego ta obecnie się nazywa Renaissance, wcześniej to było En Marche, czyli w marszu. Jego partia nigdy nie była monolitem, ona zawsze była oparta trochę na jego osobowości i na takim dążeniu do zgody narodowej, na takim koncyliacyjnym, centrowym, centroliberalnym, centroprawicowym bardziej niż centrolewicowym postrzeganiu świata. I w związku z tym wydaje mi się, że on patrzy na to czysto technicznie, to znaczy wykorzystuje to, że niedawno wygrał drugie wybory prezydenckie i w ten sposób zaszachuje trochę swoich przeciwników, bo od niedawna też było coś takiego, że radykałowie z obu stron, czyli właśnie partia Mélenchona, socjaldemokraci z jednej strony, a z drugiej strony właśnie Front Narodowy i Republikanie, oni krytykowali właściwie Macrona już za wszystko, więc był taki moment, kiedy wszystkie media były, i to było widać w prasie francuskiej, że właściwie co by Macron nie zrobił, to jest źle. Więc w takiej sytuacji on mógł tylko tracić i on wiedział, że gdyby się upierał z narzucaniem jakby swojej woli i niedozwoleniem na jakąkolwiek zmianę, to mógłby na tym stracić, mi się wydaje, i tak może być. Natomiast więc chciał to zrobić na własnych warunkach, to znaczy w momencie, kiedy jest jeszcze prezydentem. Myślę, że to o to chodziło i to jest całkiem dobry gambit, jak to się mówi. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł w momencie, kiedy wszyscy wrogowie się zjednoczyli przeciwko tobie i to mimo, że ci wrogowie się nienawidzą nawzajem, bo Mélenchon z Frontem Narodowym się nienawidzą przecież, ale w ogóle ciekawy jest też ten Front Ludowy, dwa słowa można powiedzieć, bo Mélenchon jest bardzo radykalny, jeżeli chodzi na przykład o wsparcie dla Polski, Ukrainy, NATO, jest dużo bardziej radykalnie na nie niż Front Narodowy, ale Mélenchon to tylko dwie piąte całego tego Front Populaire, tego frontu lewicowego, więc tam też dochodzi do czego już tam socjaldemokraci mu wytłumaczyli, że słuchaj, robimy NATO, wspieramy Ukrainę, nie szalej, Mélenchon. Więc mamy do czynienia z pewnym takim wyścigiem do centrum. I to jest akurat dobre zjawisko, że skrajna prawica i skrajna lewica próbują pokazać, że są godne do rządzenia lub współrządzenia. Osobiście mi się wydaje, że po prostu Macron stworzy albo z prawicą, albo z lewicą jakąś koalicję i będzie rządzić dalej, ale sam ten fakt, że teraz jest ten wyścig po centrum, jest dobry generalnie. U nas cała scena polityczna wygląda inaczej, bo u nas nie ma lewicy praktycznie, więc u nas lewica gdzieś tam się trzyma sukienki liberałów, i ci liberałowie się cały czas zderzają z tą partią, z tymi partiami nacjonalistyczno-konserwatywnymi. I to jest właściwie kompletnie inna fizyka. Bycie w centrum i posiadanie tych 20 paru procent, no to jest idealna sytuacja, więc mnie trochę zdumiewają te takie przewidywania, że Macron będzie słabł i tak dalej. I składam to raczej na karb rosyjsko-chińskiej propagandy i takiego ogólnego, niezbyt przemyślanego, konserwatywnego gadania, że Zachód się kończy i tak dalej. To, co słyszymy od kilkudziesięciu lat, ale Zachód się coś nie kończy, tylko raczej jego przeciwnicy. O Front Ludowy chciałem dopytać, bo ja mam też wrażenie, że bardzo często rozmawiając o sprawach geopolitycznych, o sprawach politycznych w innych krajach, posługujemy się takimi określeniami prawica, lewica, ale jak się domyślam, to we Francji lewica może oznaczać coś zupełnie innego niż w Polsce. Ten Front Ludowy, tak jak pan mówi, lewica, to jest taka lewica, którą my znamy w wykonaniu SLD, taka lewica, którą znamy w wykonaniu, nie wiem, partii Razem, czy to jest coś, czego w ogóle w Polsce jakby odpowiednika nie ma?
No, po pierwsze, we Francji jest ustawodawstwo socjalne, są związki zawodowe i tam ten świat lewicowy, on faktycznie istnieje i czasem nawet ludzie głosują, co trochę brzmi dziwnie, ale tak jest. I w Anglii jest też tak troszkę, że niektórzy głosują na lewicę, dlatego że rodzina zawsze głosowała na lewicę, czyli mamy ludzi, którzy dziedzicznie są prolewicowi. Tego zjawiska w Polsce w zasadzie nie ma. Dlatego, że u nas lewica nie ma tego swojego akwarium takiego politycznego, nie ma właśnie tych związków zawodowych. U nas przecież Januszeksy tak zwane robią co chcą z pracownikami generalnie. We Francji to by było nie do pomyślenia wiele zachowań, jakie są w polskich firmach dużych i małych. Tam jest rzeczywiście to ustawodawstwo socjalne, ta ochrona pracownika jest daleko posunięta i jest tej lewicy na tyle dużo, że lewica tam ma wszystkie te barwy, co w Polsce, plus jeszcze trochę innych. Ja bym powiedział, że Mélenchon jest tak, to jest taka, może nie partia Razem, tylko to jest taka redakcja krytyki politycznej, powiedzmy, to byłby Mélenchon, czyli taka radykalna lewica, plus jeszcze może trochę nawet bardziej na lewo. Natomiast są jeszcze socjaldemokraci, którzy nazywają się, i tutaj jest właśnie też ciekawe, oni się nazywają Parti Socialist, czyli socjalistyczna, chociaż od czasu Mitterranda to jest najwyżej socjaldemokracja. I oni są takim naszym SLD, no powiedzmy, tak. Więc czy też niemieckim SPD, SDP, przepraszam. SPD czy SDP? Nigdy nie pamiętam. Ale wiadomo, o co chodzi. Partią Scholza. Więc SPD, tak. SPD, tak jest. W każdym razie mamy taką mozaikę bardzo rozmaitych lewic, lewicą bardziej kulturową, lewicę bardziej robotniczą. Jest więcej tej robotniczej. U nas lewica, no tak jak mówię, nie ma tego świata związków zawodowych, który to w Polsce jest też dużo, często się straszy tym światem związków zawodowych, tych różnych porozumień z wielkimi fabrykami, porozumień związkowych. One są i mądre, i głupie, różne są, więc we Francji raczej się dyskutuje o tym, który związek zawodowy jest najlepszy, a nie czy w ogóle nie są one potrzebne, czy coś takiego. Więc to z tego się bierze to zróżnicowanie. I to też absolutnie nie jest żaden monolit. To jest, niektórzy są bardziej za tym, żeby próbować robić coś sami, no tylko trochę się wtedy skazują na polityczny niebyt. Więc socjaldemokraci będą ciągnąć ku Macronowi. Tak mi się wydaje. 7 lipca, druga tura wyborów. Oczywiście też będziemy informować o wynikach. Któraś z opcji wygra, to wiemy. Czy będzie to takie zwycięstwo, żeby faktycznie móc wpływać na władzę, to już jest inna kwestia, ale ja chciałem zapytać, bo w związku z tym, że to jest raport ze wschodu, czyli program też zajmujący się głównie tematami wschodnimi, to chciałem się zapytać o to, jak wybór Frontu Narodowego powinien być w Polsce odebrany, jaki będzie miał wpływ na Polskę i na dalej, na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, czyli między innymi Ukrainę. Oczywiście to jest bardzo rozbudowany temat, ale głównie Polska nas interesuje, bo wiemy doskonale, jak przedstawiane były wyniki w polskich mediach. Jak patrzyliśmy na te media bardziej związane z Koalicją Obywatelską, no to mieliśmy historię o tym, że prokremlowskie opcje wygrywają, że tutaj wpływy Putina sfinansował faktycznie zwycięstwo pani Le Pen i jej ugrupowanie. Jak patrzyliśmy na z drugiej strony media prawa i związane powiedzmy z Prawem i Sprawiedliwością, sympatyzujące, tak powinienem powiedzieć, żeby było najłagodniej, no to mieliśmy powrót Europy ojczyzn, wreszcie będzie zjednoczenie tutaj partii narodowych, które myślą o wielkim interesie nie Unii Europejskiej Federalnej, tylko właśnie złożonej z konkretnych państw. No to tak naprawdę pana zdaniem, jak 7 lipca usłyszymy wyniki wyborów i okaże się, że Front Narodowy jest zwycięski, to przede wszystkim czy cokolwiek się zmieni w polityce międzynarodowej ze strony Francji, a jeśli tak, no to czy na korzyść, czy na niekorzyść Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej? To znaczy tak, no u Tomasza Lisa na przykład widziałem rzeczywiście takie bicie na alarm, jeszcze z kolei rzeczywiście w niektórych mediach propisowskich rzeczywiście była taka radość. Wydaje mi się, że jedno i drugie jest przesadzone straszliwie, dlatego że właśnie oni nie patrzą na ten czynnik czasu. To jest bardzo częste zjawisko niestety w polskich analizach politycznych, które są generalnie dosyć słabe po obu stronach tego spektrum. I
To jest właśnie ta kwestia, że to już nie jest ten front narodowy, co kiedyś. Kiedyś Marine Le Pen, bo nic ją to nie kosztowało, jak była sama europosłanką, to jechała mocno tam po Angeli Merkel i mówiła, że Niemcy chcą tyranizować całą Europę i tak dalej, ale mało kto zwracał uwagę i ona właśnie przeciwko federalizmowi się unijnemu opowiadała i tak dalej. Mało kto zwracał uwagę, że jej chodziło głównie o tą decyzję Merkel, którą wymogli na niej właściwie wielcy fabrykanci, żeby wpuścić właśnie te 900 tysięcy migrantów, którzy pałętali się, mówiąc kolokwialnie, przy granicy węgierskiej i tak dalej, nie wiadomo i bawarskiej, nie wiadomo było właściwie co z nimi zrobić, austriackiej. I w związku z tym Marine Le Pen powiedziała, że Niemcy chcą decydować za całą Europę, to jeżeli to tak ma wyglądać ten federalizm, to ona dziękuje i tak dalej, i że nazywała Merkel właśnie cesarzową Europy, że ma Katarzynę II na biurku i chyba takie same zapędy, więc to też było ciekawe, że krytykuje Merkel za zachowanie w stylu rosyjskiej carycy, polityczkę, która uchodzi za prorosyjską. No ale więc to było połączone w dużym stopniu z migracją. My mamy obecnie taką sytuację, że w Szwecji, w Holandii, w wielu innych państwach w rządzie jest już ta tak zwana skrajna prawica, której z tej skrajności zostało głównie to, że są antymasowa migracja. No i tak mamy Svenska Demokraterna w Szwecji w rządzie razem z Moderaterną i klasycznymi liberałami tamtejszymi. Mamy to samo, taką samą właściwie sytuację w Holandii, gdzie WWD pani Jessiglitz jest połączona w jednej koalicji i też właściwie tacy liberało-hadecy z New Social Contract z Peterem Omtzigtem są połączeni w jednym rządzie z Hertem Wildersem, prawda? Więc mamy, który też uchodził za skrajnie prawicowego i w niektórych dziedzinach rzeczywiście taki był czasami. No i po prostu ten Europa jakby przestała wierzyć w masową migrację jako zjawisko, więc skrajna prawica się staje automatycznie mniej skrajna. I to jest jakby rzecz, której Tomasz Lis i także wielu pisowców nie zauważyli po prostu. Nie wiem, czemu tak jest. Czy to jest dlatego, że skupiają się na Rosji i Ukrainie? Przypuszczam, że to jest to, dlatego że w Polsce generalnie jest niesamowite zjawisko, jest takie, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje ważne, zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej będą i zawsze będą z powodu wagi tych państw i bogactwa, zawsze będą zapadać przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim na Zachodzie, właśnie w Berlinie i Paryżu, trochę też w przypadku NATO to Londynie, w przypadku Unii to także w Madrycie, w Amsterdamie. I dla mnie to było zawsze szokiem, jak bardzo mało wiedzą Polacy o tym świecie zachodnim, a jak bardzo są zainteresowani tym światem wschodnim. Kontrast nie mógłby być chyba większy. O Awdijiwce 50 dobrych reportaży, o tamtym świecie mało. Więc oni nie mają tego czynnika czasu, czynnika tego schodzenia z radykalizmu w przypadku Frontu Narodowego na przykład. Kolejna rzecz to jest to, że Marine Le Pen jest zła na Putina. I tego też ludzie nie wychwycili. W ogóle nie wiem, czemu tego typu informacje do nas nie docierają, bo Władimir Putin ją oszukał po prostu. Tak samo jak oszukał Macrona, oszukał też ją. Więc jeżeli chodzi o jakieś prorosyjskie względy, to myślę, że nie za bardzo. Ja zresztą nie wierzę też w prorosyjskie względy Trumpa. Ja uważam, że Trump jest izolacjonistą i egoistą międzynarodowym. Ewentualnie też on teraz próbuje przekuć, zresztą warto spojrzeć na Trumpa, przekuć to, że postraszył inne państwa NATO, że muszą koniecznie płacić 2%, że to wzmocniło, a nie osłabiło NATO. Więc nawet politycy, którzy są jacyś tacy dziwni, nam się wydają i podejrzewa się u nich prorosyjskie względy, to ja uważam, że na Zachodzie generalnie nie ma za bardzo prorosyjskich polityków tak naprawdę. Może kilka osób w AfD, może kilku jakichś komunistów gdzieś tam w Katalonii, ale generalnie zjawisko prorosyjskich polityków, że to są całe ugrupowania typu ziobryści na przykład, czy coś, się podejrzewa, że oni tacy są, to myślę, że to jest zjawisko generalnie świata słowiańskiego, świata wschodniego, ewentualnie plus Węgry i tak dalej. Natomiast na Zachodzie ewentualnie mogła być taka tendencja, że z Rosją będziemy sobie handlować i spróbujemy Rosję ucywilizować. Ale to w momencie, kiedy nawet Niemcy, którzy najbardziej na to liczyli, że Rosję da się ucywilizować,
Zresztą to warto też zwrócić uwagę, jak się takich osób, takie osoby w Niemczech określa. Jeśli określa jako Russland Versteher, czyli rozumiejący Rosję, to nie są Russland Anhänger, tak, albo Liebhaber, tak, czyli zwolennicy albo miłośnicy. To są Russland Versteher tylko. W związku z tym oni po prostu bardzo liczyli na to, że gospodarka niemiecka jest tak atrakcyjna, że Rosjanie samego dobrze rozumianego własnego interesu dadzą się trochę ucywilizować i staną bardziej przewidywalni. W Polsce nie mieliśmy nigdy takich złudzeń, ale też w Polsce nie mieliśmy nigdy takich nadziei, bo myśmy z Rosji sprzedawali jabłka na miłość boską, więc co my tam mieliśmy do zyskania, tak? Więc nie mieliśmy nawet żadnych nadziei, żeby w to zabrnąć daleko. To już prędzej Czesi, którzy rzeczywiście mają trochę przemysłu elektromaszynowego, to oni mogli tak trochę wturować w tej części naszej Europy w takie rzeczy. Więc ja w ogóle nie wierzę w specjalną prorosyjskość elit zachodnich. W ogóle. Uważam, że to jest w dużym stopniu mit, który wymyślili właśnie troszkę tacy ludzie jak niektórzy goście Tomasza Lisa, a z drugiej strony tacy geniusze, w cudzysłowie, jak pisowscy, jak nieżyjący już Targalski doktor. No więc myślę, że na tym postawimy kropkę. Będziemy oczywiście patrzeć, co wydarzy się 7 lipca i która z tych dwóch partii, które dziś przeanalizowaliśmy, wygra wybory w drugiej turze. Pan doktor Piotr Napierało był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie, panie Piotrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Janorowski. Zapraszam oczywiście do oglądania pozostałych programów z serii Raport ze Wschodu. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.